Dzień dobry, moi drodzy. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego mamy tutaj taką mroczną aurę. No dobra, średnio jest mroczna, ale mniejsza z tym. Są paczki halloweenowe, są karty halloweenowe, o czym chyba najlepiej wiecie. Stwierdziłem, że nie będę zakładał żadnej maski ani nic z tych rzeczy, bo wystarczająco przerażające jest, jak po prostu sam jestem przed kamerką, więc tak będzie super najlepiej. Ale zapewne zastanawiacie się, dlaczego tutaj się zgromadziliśmy. Otóż już wyjaśniam. Mianowicie, ostatnio porobiliśmy sobie troszeczkę pack openingów, ostatnio sobie pootwieraliśmy troszeczkę paczek, ostatnio porobiliśmy sobie też trochę SBC. No i udało się nam trafić tę kartę strasznego krzyku. Zresztą, co ja wam będę mówił, karta jest naprawdę, naprawdę straszna. Zapraszam. A i jeżeli ten odcinek się wam spodoba, to serdecznie zapraszam do zostawienia kciuka w górę i subskrypcji na moim kanale, żeby nie ominąć kolejnych filmów, między innymi z kariery. Wiem, że obecnie jest to wasza ulubiona seria, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Tym bardziej, że jutro kolejny odcinek. Tak więc zachęcam do zostawienia suba. Dobra, uwaga! Paczki promocyjne. Zacznijmy sobie od paczek promocyjnych tych za... no tu nam wyjdzie 2500, bo to są paczki za 500 filopońców. Niech będzie. Złota paczka rzadkich kart. Tu są rzadkie karty same, więc tutaj teoretycznie powinien być jakiś... Aha, chciałem powiedzieć, że tutaj powinien być chociaż jakiś pół walkout albo coś takiego, ale najwidoczniej nie. Lewy obrońca. Show. W ogóle, what the fuck, co tu się stało? Najpierw wystrzeliły te fajerwerki, a dopiero później dźwięk się pojawił. Dobra, kolejne 500 filopońców wydane. Kolejna paczka. W sumie druga ta promocyjna. I czy tym razem ujrzymy chociaż ten błyszczący rant? Nie, bez błyszczącego rantu po raz kolejny. Znowu jakaś tylko i wyłącznie błyszcząca karta. No i znowu szybciej wystrzeliły te fajerwerki, a raczej te konfetti, a dopiero później dźwięk. Kolejne 500 chwilapońców. Załóżmy czapkę Janusza, oto ona nam powinna przynieść szczęście. Czuję, że czapka Janusza nam przyniesie szczęście. No dobra, może jeszcze nie tym razem. Jeszcze jej szczęście nie chcemy go wykorzystać tutaj. I znowu to samo. Dobra. I dwie paczki do końca. Kolejne 500 wiłapońców wydane. No te paczki nie wyglądają za dobrze. Co ja będę tutaj... Nie będę owijał bawełnę. No nas... kurde, żadna bez ekranów? Co dwa tygodnie alkopoligamista mam zjazdy. O, Douglas Costa. Ej, to akurat nie jest najgorzej. I co to jest? Oczywiście nie ma ekranów, bo jakżeby inaczej... Face'a. To jest Face'a. Dobra, w takim razie musimy... Resztę musimy tutaj paczkami zwyczajnymi za 7500. Ale teoretycznie w tych paczkach za 7500 ostatnio trafiliśmy Gabriela Jesusa. Może teraz się też nam poszczęści. A póki co ta paczka będzie tak samo dobra jak tamte wcześniejsze paczki za... Za 25000. Jeffrey Bruma. O! Nawet nie zauważyłem! Portugalia. SPD. Carvalho. Nawet nie zauważyłem, że były ekrany, nie popatrzyłem. Ale dobra. Pierwsze ekrany, pierwsze billboardy mamy. To teraz oby tak dalej, oby więcej, oby lepiej. Taki. O, znowu? Ej, kurde, coś tu się dzieje, jak ja nie patrzę, to jest... Okej, drugie. Kondzio to znaczy co? Co takiego? A, tym razem nie. Tym razem już bez. SPD. Fellaini. Fellainiego trafili. Super. I... Oj, teoria... To uznaję tę teorię za obaloną. Max Meyer... A, nie patrzyłem, nie? Dobra, dobra. Spróbujmy tak robić jeszcze raz. Niech będzie. Niech będzie. Spróbujmy. O, to teraz to już w ogóle. Teraz to już w ogóle przepięknie, nie? Piłkarza strasznego krzyku. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gwarantowany piłkarz to jest naprawdę, naprawdę spoko. Straszny krzyk, ukończono. Rewelacyjnie, w takim razie otwórzmy sobie od razu tę paczkę. Dlaczego by nie? Gratulujemy ukończenia wyzwań za tę grupę. Ja dziękuję bardzo serdecznie. W takim razie przejdźmy sobie do sklepu. Ile się nie mylę, tutaj powinniśmy mieć paczkę. Tak jest. Uwaga. Uwaga. Bo tutaj się może dziać. Tu się mogą dziać cuda. Ja nacisnę. Ja nie zakryję czapeczką. Ja nie będę patrzył. Ja mam zdjęte słuchawki i ja się nie patrzę. Ja się nie patrzę. Jest czapeczka Polaka Rodaka.
I kto to będzie? Kto to będzie? Anglia! Napastnik! Sto... Na... Zmienimy sobie znowu formację na tą formację z dwoma napastnikami. Nie będzie 4-1-2-1-2 szeroko. 4-1-2-1-2 szeroko. Gdzie jesteś? Jest 4-1-2-1-2 szeroko. Pięknie. No i Kracz tak daleko. Jak to dla niego właśnie powinna być dyscyplina. No i dobra, fajnie, jest Smolik. Czekajcie, bo Kracz się rozpędza. A jak Kracz się rozpędza, to on naprawdę jest straszny. Ale patrzcie, my zaraz z Krauczem. Jak my strzelamy gola Krauczem, nie? No oczywiście, że Alvaro Morata musiał to strzelić, 4-0. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te paczki. Tak jak widzicie, tak jak mówiłem, się nie pomyliłem i nie kłamałem. Karta, którą trafiliśmy, była naprawdę straszna. Ale w momencie, kiedy pojawi się oczywiście ten okres, kiedy te karty zaczną świecić, kiedy zaczną się robić naprawdę przerażające, wtedy Peter Crouch do spółki z Musondą, którego używam normalnie w swojej drużynie, może naprawdę solidnie namieszać. Chcielibyście zobaczyć taki odcinek? Piszcie!